W tym czasie gdzieś tam internet działał, nie działał, coś się działo, a i dzieje. W studio jest kolejny gość, Janusz Szewczak, główny ekonomista SKOK, który od lat chodzi z dzwonkiem i dzwoni i mówi, że zbliża się wielki kryzys ekonomiczny, gospodarczy na świecie. Ten kryzys rzeczywiście już zapukał do nas. Informacje są takie, że najwięcej firm zbankrutowało w zeszłym roku w Polsce, więcej niż w Hiszpanii. Co jest grane? Te 1000 firm bankrutów w ubiegłym roku to jest, nie jest cały obraz, dlatego że tych wniosków o upadłość było ponad 4000. Nie wszystkie przecież zostały rozpatrzone. Część jest w formie likwidacyjnej, część trwa. Ten rok obecny będzie rekordowy. Szacuję, że to będzie, może być to nawet ponad 1500 firm. Ale oczywiście bankructwo firm to jest jeden z elementów tej układanki. Znacznie groźniejszym zjawiskiem jest bezrobocie, gwałtownie przyspieszające. No i te totalne bajki, te bzdury opowiadane przez naszego sztukmistrza z Londynu, czyli ministra Rostowskiego, który naprawdę jest magikiem, jeśli chodzi o finanse, o budżet. Wczoraj była debata budżetowa w Senacie, gdzie senatorowie PiSu, między innymi senator Bogdan Pęk z cylindra pokazywał właśnie, jak się wyczarowuje te pieniądze, że wkłada się 100 zł, trochę się pomiesza i wychodzi 300. No tak wygląda dzisiaj ten nasz system finansów publicznych. On się tak naprawdę już załamał. Wczorajsza informacja wiceminister finansów pani Majszczyk w Senacie podana, że z podatków zabrakło w zeszłym roku aż 16 miliardów złotych, to jest dowód na załamanie się dochodów podatkowych w budżecie. To jest największa dziura, moim zdaniem, z tym ukrytym długiem, który pan minister pochował po różnych szufladach, największa dziura od czasów dziury Bałca, kiedy pamiętne 90 miliardów złotych się pojawiło problemu. To nie jest prawdą to, co mówi minister finansów, że w drugiej połowie tego roku będzie już po spowolnieniu gospodarczym, że wszystko się poprawi, pociągną naszą gospodarkę Niemcy, bo będziemy znowu tam eksportować. To są brednie, nic się nie poprawi, ten kryzys będzie trwał 2-3 lata co najmniej. A wtedy pojawi się pytanie, to co w takim razie robić? Czy podnieść VAT do 27%, czy też ewentualnie pomyśleć o jakimś dopuszczeniu tego sztucznie wykreowanego, czyli wydrukowanego pieniądza do gospodarki. My na razie jeszcze mamy własny pieniądz, czyli możemy to zrobić tak jak Amerykanie, bo jeśli byśmy przyjęli euro w tej chwili, to właściwie czeka już na tylko krew, pot i łzy i 10 lat nędzy, biedy, takie jak w Grecji, Portugalii czy Hiszpanii za chwilę. I to, o tym ostrzega już nawet Komisja Europejska, bo wczorajszy raport z Komisji Europejskiej, komisarza, który mówi wyraźnie o tym, że Polska jest wśród kilku krajów typu Grecja, typu Węgry, z najbardziej zagrożonych długotrwałą biedą i wykluczeniem. No, to nie jest... No i teraz wyjdą ekonomiści i powiedzą, ale jedynym wyjściem z sytuacji jest wejście do strefy euro, bo wtedy nie będziemy wykluczeni, będziemy w tej samej strefie co Niemcy. I tak mówią. Słyszy pan ten głos. Tak, no. Słyszę tylko, co oni na harakiri proponują gospodarcze i mam pytanie do nich, czy my będziemy mieli takie same wynagrodzenia i zasiłki socjalne jak w Niemczech, czy jak we Francji, czy jak nawet w tej Hiszpanii kryzysowej i tak dalej. To są wszystko idiotyzmy, które wynikają z uczestnictwa w pewnym lobby finansowym, w pewnym lobby, które by chciało, żebyśmy się po prostu dorzucali do tych bankrutów w większej niż dotychczas skali. Dlatego, że jeśli na przykład przyjmiemy pakt fiskalny, to nałożymy na siebie na przykład wymagania, że musimy mieć około 25-27 miliardów euro przeznaczanych na pomoc krajom, które są w kłopotach, a które już euro mają na przykład. Więc o euro żadnej poważnej debaty w Polsce nie było. To są wygłupy premiera, ministra finansów, który premier, mówi 2009, 2011, 2012. Ilu pana kolegów ekonomistów w tym samym chórze śpiewa? To jest tak z tymi ekonomistami, analitykami bankowymi, że jak zagraniczna instytucja finansowa płaci im potężną miesięczne wynagrodzenie kilkudziesięciu tysięcy złotych, to mogą dowolne brednie opowiadać, nie licząc się z realiami polskimi, bo co to oznacza tak naprawdę euro w Polsce? No to każdy widzi po Słowacji, prawda? Jeździliśmy tam na narty i Polacy byli liczącą się grupą klientów turystycznych na Słowacji. Od czasu jak mają euro, Polacy tam nie jeżdżą, a Słowacy przyjeżdżają po kartofle i po mięso do Polski.